wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli i powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, ci z was, którzy byli wczoraj na Eucharystii i słuchali kazania, a przede wszystkim Ewangelii, pamiętają lub oglądali, z nami modlili się, pamiętają, że wczoraj byliśmy z Panem Jezusem w synagodze, gdzie wydarzyła się rzecz niesamowita, mianowicie człowiek opętany przez złego ducha został przez Jezusa uwolniony. Jezus mocą Bożą rozkazał demonowi, aby opuścił tego człowieka. I powiedzieliśmy sobie, że demon miał na imię, znaczy nie wiemy jak miał na imię, ale że było ich wielu, ponieważ zły duch zaczął mówić w liczbie mnogiej, my. Powiedzieliśmy sobie również, że ta sytuacja ukazuje nam, że Pan Jezus nie jest tylko prorokiem, wspaniałym głosicielem Słowa Bożego, tym, który przepowiada coś niezwykłego, nawet z mocą. Wielu było proroków w Izraelu, ale tu słusznie zauważono w synagodze, że cóż to za nauka nowa z mocą. A więc przez wyrzucenie złego ducha, złych duchów, demonów, Jezus ukazał swoją moc jako Syn Boży. Powiedzieliśmy sobie wczoraj również, że Pan Jezus jest tym, który jest Bogiem i człowiekiem. Że nie ma dwóch Panów Jezusów, jest jeden i ten sam Jezus Chrystus, Syn Maryi Dziewicy, ale jako jedyny człowiek w historii jest On i człowiekiem, i Bogiem, Synem Bożym. Dlatego mówimy, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Syn Boży stał się człowiekiem, co wyznajemy też w wyznaniu wiary we mszy świętej. Dziś wychodzimy z Jezusem z synagogi i przychodzimy do domu Szymona i Andrzeja. Jak wiemy, byli oni spokrewnieni, a Szymon, tutaj Ewangelia nam podaje, że miał teściową, a więc możemy się domyślać, że skoro teściowa, to i była żona Szymona. I teściowa jest ciężko chora. Powiedzieli Panu Jezusowi o niej. Jezus idzie do niej, dotyka ją, gorączka ją natychmiast opuszcza. I Ewangelia kontynuuje tą opowieść, ukazując nam, że ludzie garną się do Pana Jezusa.
Oni widzą, jak wielkie dzieła Jezus dokonuje. Oni widzą działanie tej mocy Bożej. Oni widzą w Jezusie kogoś, kto przynosi im uzdrowienie. A nie tylko uzdrowienie z chorób cielesnych, ale również i chorób duchowych, o czym Ewangelia wspomina, mówiąc: wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał im mówić, bo wiedziały, kim on jest. A więc dzisiejsza Ewangelia, wczorajsza Ewangelia ukazuje nam Pana Jezusa w mocy. My wiemy, że jest to moc Ducha Świętego, ta moc, którą Jezus dotyka ludzi, uzdrawia, oczyszcza, uwalnia i jednocześnie egzorcyzmuje. Nie bójmy się tego słowa. Egzorcyzmuje, czyli wyrzuca złe duchy. I kochani, można by było sobie wyobrazić, że to, co mówi nam Ewangelia, to było 2000 lat temu. Pewnie wielu słuchaczy Ewangelii tak uważa. Czyli zatrzymujemy się tylko na tym, co czytamy. A tymczasem, kochani, to jest oczywiście bardzo poprawne. Należy czytać Pismo Święte i należy z nim żyć. Ale Pismo Święte, Słowo Boże, Słowo żywe, chcę dotknąć mojego życia, chcę dotknąć mojego serca. I Słowo Boże, które dziś nam ukazuje Jezusa, który uzdrawia, oczyszcza, wyrzuca złe duchy, uwalnia ludzi, ono nie ukazuje nam tylko Jezusa historycznego, tego, który kiedyś tam żył, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, no i było. Otóż nie. Słowo Boże chce nam ukazać i ukazuje Jezusa żywego i prawdziwego. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. A więc to Słowo Boże chce dotknąć dzisiaj twojego serca i pokazać ci, że ten Jezus, który uzdrowił teściową Szymona, który wyrzucił złe duchy, który wszystkich chorych i opętanych dotykał i całe miasto było zebrane u drzwi, że ten sam Jezus dziś może dotknąć ciebie. Że to nie jest coś, co się kiedyś dokonało i zakończyło, ale że to wszystko dzieje się tu. I tu, kochani, dochodzimy do czegoś bardzo ważnego, czegoś, nad czym się bardzo konkretnie pochylimy w Szkole Maryi, mówiąc o Eucharystii. Coś, co jest bardzo ważną rzeczą i będę was prosił, żeby szczególnie w tym momencie otworzyć swoje serca i poprosić Ducha Świętego, żeby nas oświecił, żebyśmy to właściwie zrozumieli. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ msza święta jest właśnie uobecnieniem wszystkiego, co się stało. Szczególnie ofiary Pana Jezusa na krzyżu. Co to znaczy uobecnienie? Bardzo trudne słowo. Uobecnienie to nie tylko pamiątka. To nie tylko zdjęcie, na które patrzę. Wspomnienie, opowiadanie o kimś. Bo choćbyśmy o naszych zmarłych, kochanych, bliskich, nie wiem jak opowiadali, nie wiem ile zdjęć obejrzeli, oni nie staną żywi przy nas. Natomiast uobecnienie znaczy, że Pan Jezus żywy i prawdziwy staje pośród nas. On jest tutaj, właśnie teraz, w swoim Słowie, a za kilka chwil w swoim sakramencie najświętszym. Ofiara krzyżowa, na którą patrzymy symbolicznie w naszym ołtarzu, ona nie jest powtarzana. Pan Jezus nie będzie za każdym razem na nowo umierał, ale owoce Jego śmierci, Jego męki, łaski, które nam wysłużył, stają się żywe i prawdziwe w każdej mszy świętej. To się uobecnia. Słowo uobecnia znaczy, że staje się wśród nas obecne. Jezus staje się wśród nas obecny. W swoim ciele i w swojej krwi. Ofiara krzyżowa nie jest powtarzana, ale jest uobecniana, przywoływana razem z całymi łaskami i dobrem i odkupieniem i zbawieniem, które Pan Jezus nam przez swoją śmierć i mękę wysłużył. Dlatego, moi drodzy, powiedzieliśmy sobie na ostatniej Szkole Maryi,
że Kościół nie ma niczego bardziej cennego niż Eucharystia. Bo tu Jezus przychodzi do nas żywy, cały, obecny. I moi drodzy, wracając do dzisiejszej Ewangelii, ten sam Pan Jezus, który uzdrawiał, który wskrzeszał, który wyrzucał złe duchy, odnawiał ludzi, dotykał ich łaską, nauczał. Ten sam Pan Jezus przychodzi tu, teraz, w każdej mszy świętej, bez wyjątku. I choćbyśmy nie wiem jak byli rozkojarzeni, choćby kapłan nie wiem jak był nieskupiony, Jezus przychodzi. Bo moc Eucharystii nie jest, kochani, zależna od nas. To nie jest nauka protestancka, która mówi, że ty swoją wiarą sprawiasz, że Jezus tam jest. Nauka katolicka, nasza, jest dokładnie odwrotna. Jezus swoją mocą sprawia, że tu jest. I zatem, kochani, cóż możemy zrobić? Być, otworzyć nasze serca, czerpać ze skarbnicy łask, bo one są. Jezus tutaj jest. I moi drodzy, kiedy dziś w modlitwie eucharystycznej, bardzo zachęcam, wiele razy pewnie już żeście się wsłuchiwali, teraz jeszcze bardziej mam nadzieję, kiedy usłyszymy imiona świętych, których wyczytam, przywołam, imiona starożytnych świętych, które kanon rzymski przywołuje. Świętych mężczyzn i świętych kobiet. A także przywoła kanon rzymski osobę Abrahama i Melchizedeka, czyli wielkie postaci ze Starego Testamentu. To oznacza, że cała ta historia biblijna, cała Biblia, całe Pismo Święte, tu, teraz, we mszy świętej, w ofierze eucharystycznej staje się obecne. Jezus żywy i prawdziwy. A skoro Pan Jezus nad ranem wychodzi, wstaje i udaje się na miejsce pustynne, aby się modlić, prośmy i my w tej szkole Maryi naszej, dzisiejszej i każdej innej, abyśmy potrafili wyjść, wstać i modlić się, abyśmy mieli w sobie głód rozmowy z Panem Bogiem. Bo i tu Pan Jezus, Syn Boży, jest dla nas wielkim przykładem. Moi drodzy, świętujemy w tej mszy świętej jubileusz małżeństwa. Życzymy naszym jubilatom Bożego błogosławieństwa z całego serca i opieki Matki Najświętszej. Za chwilę przyjmiecie uroczyste błogosławieństwo 30 lat wspólnego życia małżeńskiego. Dziękujemy Wam za świadectwo Waszego życia małżeńskiego i modlimy się w tym momencie za wszystkie małżeństwa, tu w Bridgeport i wszędzie, gdzie jesteście. To samo staje się w naszym małżeństwie, kapłaństwie, w każdym miejscu. Jeżeli Pan Jezus, Bóg żywy i prawdziwy, jest pośrodku nas, obecny, wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko na swoim właściwym miejscu.